Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Pandemia, czyli wieczny stan wyjątkowy i komu się to opłaca. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach, o filmikach, które są z reguły zdemonetyzowane. No przejrzałem teraz te 4 lata moich filmików, no i odwołałem się, wróciłem 2 lata do tyłu, złożyłem odwołanie na około 60 filmików, które są zdemonetyzowane, czyli niepolecane. No ludzie się pytają, dlaczego zależy na tej monetyzacji. No nie zależy na monetyzacji, zależy na tym, że jak nie ma, jak YouTube nie zarabia pieniędzy, no to YouTube nie poleca. No zobaczymy na te ile tych sztuk po ręcznym sprawdzeniu wróci. Także wieczny stan zagrożenia. No jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No i w tym wypadku każdy teraz już mówi, że no COVID, pandemia, to wszystko się skończyło dzięki temu, że ludzie już no zajęli się w Polsce, no to zajęli się ludźmi z Ukrainy. Tam na Ukrainie nie za bardzo szczepili, także no też chyba nie przyjeżdżali, nie wiadomo ile tam było zarażeń, no ale przyjechali i w Polsce zrezygnowali. W Ameryce zobaczyli, że ludzie po prostu wścieku dostają. No to szarpali się, tam jeszcze CDC mówiło, że mają być maseczki w samolotach, że muszą być. No to sędzia mówi, że w sumie Ministerstwo Zdrowia nie ma nic do powiedzenia w samolotach prywatnych. No ale teraz Ministerstwo Zdrowia i pomocy i zdrowia publicznego, minister Xavier Becerra powiedział, że emergency właśnie będzie przedłużone o 90 dni. Ten stan wyjątkowy będzie przesunięto 90 dni. No, szczepionki pomogły, terapie pomogły, także wszystko się obniża. Ludzie, którzy byli już chorzy, to już więcej nie są chorzy. Ci biedni ludzie, którzy już mieli umrzeć, to umarli. Szpitale nie są wypełnione. No, ludzie zaczęli chodzić nareszcie do szpitali na różne operacje, na przeszczepy, nie na przeszczepy, na dializy i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo ludzi umarło tylko dlatego, że się paniczyli, nie bało tej korony bardziej niż tego, żeby sprawdzić sobie ciśnienie, czy stan cukru we krwi, czy białe ciałka i tak dalej, i tak dalej. No dlaczego sekretarz Xavier Becerra to zrobił? No chodzi o pieniądze, dlatego że nieustanny kryzys w narodzie, w kraju powoduje to, że rząd może rozdawać, że zależność ludzi wzrasta od rządu. No i to jest ten tak zwany socjalizm. Socjalizm akurat w Ameryce zaczyna działać, dlatego że jest kogo oskubać. Thatcher właśnie tłumaczyła to, kiedy to były lata 1980, 90, tłumaczyła to, co każdy normalny człowiek rozumie, że socjalizm jest wyjątkowo fantastyczny, no ale tylko do tego momentu, kiedy zabraknie cudzych pieniędzy. No i w Ameryce teraz właśnie przechodzimy. To w Anglii Thatcher przeszła, w Wenezueli, no 20 lat kradną i nie mogą tego zbudować socjalizmu. A teraz w Ameryce przyszli do wniosku, powiedzieli, że socjaliści amerykańscy doszli do wniosku, że w Ameryce się uda, bo jest wystarczająco dużo pieniędzy. No chcą opodatkować tych miliarderów, ale jest ich tylko 700. No ale tak czy inaczej, stan wyjątkowy. No, Trump wprowadził ten pierwszy stan wyjątkowy 31 stycznia 2020 roku. No ale o co to chodziło? No to tam tylko chodziło o to, że no, on doprowadził do tego, że w sumie te szczepionki przyspieszono. Te firmy Pfizer, Moderna i te inne dostały ciężkie pieniądze z pieniędzy podatnika, no bo to zawsze podatnik płaci, no i zaszczepili raz, drugi, później jakieś dodatki były, no i taki był plan, żeby po prostu opanować to rozprzestrzenianie, opanować to, żeby ludzie nie umierali na potęgę.
nigdy nie umierali na potęgę. Za rok, za dwa będziemy wiedzieli, ile ekstra śmierci było w 2020, 2021. No przypuszczalnie chyba nie będzie takich dramatycznych, dużych różnic. No, a jeżeli były duże różnice, no to w zasadzie 2022, 2023 i 2024 będzie średnio mniej tych śmierci. Także ostatnie 5 lat na pewno udowodni, że ta pandemia nie była tak straszna, jak ją malowali. No ale dlaczego Trump zrobił to? No, bo były pewne ograniczenia, no i on chciał zredukować tą tak zwaną czerwoną taśmę, która powodowała, że niektóre szpitale i ośrodki zdrowia miały duże problemy, żeby cokolwiek tam robić, no to poluzowano. No a wtedy kongres wyskoczył, później kongres wyskoczył z tym, że przesunął tą emergency na Medicaid, czyli medyczną pomoc, no to dotyczy to emerytów amerykańskich, no bo emerytura amerykańska zaczyna się, jak ma już 67 lat, to się przechodzi na Medicare i Medicaid, czyli opieka medyczna i pomoc medyczna. Jak to działa? W Ameryce, jak się pracuje, no to każdemu państwo zabiera przymusową emeryturę, czyli tak zwane social security, czyli bezpieczeństwo, społeczne bezpieczeństwo. No i te 7,5% jest zabierane od pracownika i następne 7,5% jest zabierane od pracodawcy, także 15% pensji jest odkładane, no i później jest zabierane tam 1-2% na dodatkowo z pensji pracownika na pomoc medyczną i na opiekę medyczną, no ale to wtedy, kiedy już się jest emerytem, kiedy się ma 67 lat. Teraz właśnie to, no jest około 80-90 milionów obywateli, emerytów, którzy używają. No w zeszłym roku wzrosło 20%, 11 milionów, 14 milionów wzrosło, dlatego że niektóre stany wyrzucają tych ludzi, którym się w sumie no przedłużali za długo te zasiłki i tą opiekę medyczną i społeczną. No ale rząd federalny w Waszyngtonie bierze wszystkich pod swoje skrzydła. No i dlatego właśnie kongres rozszerzył tę pomoc medyczną. No i rozszerzył również te znaczki żywnościowe. Co to znaczy? No to nie są takie kupony, tak jak w Polsce za socjalizmu było, że trzeba było mieć książeczkę, żeby kupić mięso czy jakieś wędliny i zapłacić. W Ameryce te znaczki żywnościowe, no to są takie, że jest tam napisane 3 litry, 4 litry mleka za darmo, tam kilogram schabu za darmo, pokarm dla niemowlaków za darmo. Także te food stamps, no to nie jest znaczek na to, żeby móc sobie coś kupić, tylko food stamps to są takie, że się dostaje za to jedzenie. No to jest takie no ciekawe, no ale no i ciekawsze jest jeszcze to, że ludzie już nie mają tych food stamps. Teraz mają kartę taką kredytową i to jest nazywane te EBT, czyli to jest takie, tam wrzucają pieniądze im na konto, no i na tym koncie mają te pieniądze i oni przychodzą, biorą żywność i tam jest od tego odejmowane. Także kongres dołożył miliardy właśnie do tego. No i teraz wszyscy ci lewacy, wszyscy ci komuniści nie chcą z tego zrezygnować. No dlaczego? No bo każdy kto dostaje tam kilkaset dolarów na tą kartę, no to wiadomo, na kogo będzie głosował. Będzie głosował na tych, którzy im dają, a nie na tych, którzy mówią, żeby poszli do roboty. No jak ktoś ma iść do roboty, no to oczywiście, że to im się nie za bardzo podoba. Także stan klęski
zdrowotnej jest dla nich fantastyczny. No, w marcu 2020 no, była taka ustawa, reakcja na koronawirusa, także nazwali ją rodziny pierwsze, rodziny na początku, rodziny pierwsze. No i to, żeby dostawać te pieniądze, czy te kupony za darmową żywność, no to były takie wymagania, że trzeba było starać się pracować. Także jeżeli ktoś mógł pracować, a nie pracował, no to nie dostawał tych znaczków na te darmowe jedzenie, a kongres powiedział nie, no dorośli, którzy nie mają dzieci, też nie muszą się tłumaczyć, dlaczego nie pracują. Jeżeli złożą, no to dostają. Także te kupony, no to jest teraz jest $250 miesięcznie. No dużo i niedużo, no ale za nic nie robienie, no to trochę to jest. Także zawieszenie tych wymagań do pracy, no to miało oryginalnie pomóc tym, którzy tam stracili pracę, potrzebowali jakoś tymczasowo tych kilkuset dolarów, no ale kiedy ten cały zamknięcie społeczeństwa, cały ten lockdown się zakończył, no to wszystkie biznesy zaczęły szukać pracowników. No i kombinacja tego, że te $200-300 dawali w tych znaczkach darmowej żywności, później ci, którzy pracowali, no to dodatkowo rząd federalny dołożył tam nawet 1500 miesięcznie do tych normalnych tam kilkaset dolarów. Do tego jeszcze inne były przelewane pieniądze, także dużo ludziom się po prostu nie chciało, czy nie opłacało pracować. Teraz jest około prawie 2 miejsca pracy są wystawione na rynku, na każdą osobę, która nie pracuje. No i bezrobocie, no to spadło dosyć sporo, ale jednak było. Co się stało? Na dzień dzisiejszy jest 2,5 miliona więcej rodzin, które otrzymują te kupony na darmowe jedzenie. 2,5 miliona więcej niż było w 2019 roku. No i jest 500 tysięcy więcej niż było w 2020 roku. Także ludzie po prostu pobiegli, poskładali. No i to miliony ludzi dostaje setki dolarów miesięcznie. No ale kto za to płaci? No płacą ci, którzy głosują i którzy się denerwują, że tak może być. Niektóre stany kończą te dodatkowe kupony na jedzenie. No i tyle tylko, że nie jest dużo stanów. No tam około 10-12 stanów to zrobiło. No ale gubernatorzy w Stanach konserwatywnych robią to samo. No bo jak są pieniądze z Waszyngtonu, no to oni się boją, że jak będą obcinali te zasiłki, te pieniądze federalne, no to będą oskarżani, no i będą tracili politycznie, że nie biorą darmowej kasy ze stolicy wtedy, kiedy jedzenie, cena jedzenia rośnie. No a rośnie przez Bidena, rośnie przez jego politykę środowiskową, rośnie przez to, że nienawidzi węgla, oleju, gazu i tak dalej. Kongres sam w sobie, no to też podniósł fundusze na ten Medicare stanowych, no bo to właśnie skierowane przez Waszyngton. No i tam coraz więcej ludzi się pojawia. Tak jak wspominałem, wzrosło Medicaid o 20%. To wszyscy po prostu składają. W niektórych stanach
No, w większości Stanów nie starają się tego likwidować, dlatego że te wszystkie kongresy uzależnił. Kongres uzależnił indywidualne stany od tego, żeby brali te pieniądze. No i nie tylko demokraci, no, z reguły demokraci chcą wisieć na tej zależności od kongresu, no i wiszą. Także te przepisy stanu jakiegoś zagrożenia, no to na początku, no to miało sens, no bo to, co Trump na przykład zrobił, no to można było wizytę lekarską przełożyć na wizytę, powiedzmy, telefoniczną czy komputerową. Tak? Także o to chodziło, żeby ludzie tam siedzieli w domu, pokazali coś tam, tu mnie boli, tam mnie boli, zrobili jakieś zdjęcie. No a teraz do tej pory to przeszło, że ludzie telefonicznie czy komputerowo się leczą. No i to biorą tyle samo pieniędzy. Niektóre te wizyty w Ameryce, jak się popatrzy na rachunki, no to są tysiące dolarów za jakieś tam 15-minutowe spotkania z lekarzem. No, czy to wszystko ma sens? No nie ma sensu. Dla normalnych ludzi, którzy pracują, dla normalnych ludzi, którzy płacą podatki, no to jest po prostu makabra, to jest makabra. No ale ludzie, dużo ludzi chce po prostu tej kiełbasy. Wszyscy politycy, przepraszam, lewacy chcą dawać tą kiełbasę. No i dopóki będzie można skonfiskować pieniądze od podatników i rozdawać, no to głosy się liczą. Dlaczego ta granica jest otwarta na oścież? Normalna emigracja zajmuje 8-10 lat. Jeżeli ktoś złoży na łączenie rodzin, no to oficjalna emigracja trwa około 80 lat. I to tam trzeba składać najróżniejsze papiery, nie papiery, to wszystko przechodzić. Na emigracja nielegalna 200 tysięcy miesięcznie teraz będzie przechodziło. To są jakieś straszne liczby. No Biden teraz i jego grupa po prostu będzie starta na proch w wyborach międzyprezydenckich w listopadzie. W wyborach prezydenckich jeszcze będzie gorzej, także kongres przechodzi. No ale to co się w Ameryce stało, no to już się nie odstanie. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzwonienie o codziennych powiadomieniach i do następnego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No gdziekolwiek jesteście, czy w Ameryce, czy na świecie, na jakimkolwiek kontynencie, głosujcie na konserwatystów. No socjaliści niestety dbają tylko o siebie i zabijają ludzi z werwą chętnych do pracy, zniewalają. Socjalizm, komunizm dzisiejszy, no to jest po prostu zniewolenie. Tyle tylko, że ludzie nie umierają z głodu, no ale to jest zniewolenie. Na każdym poziomie jest zniewolenie. Ta antykultura prowadzona przez lewaków, antychrześcijanizm, antybiali ludzie i tak dalej, no to jest po prostu, to jest makabra, to coś jest niedobrego. Zdrowia dla normalnych.